Podpalony sanepid w Zamościu, zaatakowany szczepionkobus w Gdyni, w Poznaniu atak na kobiety w ciąży. Nasila się przemoc antyszczepionkowców. W odpowiedzi premier ogłasza zero tolerancji, a policja nasila działania w całym kraju. Kto za to odpowiada? Do czego to doprowadzi? Co robić z tym konfliktem? Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa, program Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz, za mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie, choć jest poniedziałek. Jest poniedziałek, tak, trudny dzień, ale no, czy dla Ciebie nie jest bardziej pracowita niedziela? No ja już nie wiem ostatnio, który dzień jest najbardziej pracowity, ale wiem, że niektórzy bardzo lubią poniedziałki. Wiesz dlaczego? No bo o 20:30 jest wspólne czytanie Biblii. No zapraszam na Ewangelię Mateusza. Dzisiaj kolejna odsłona i wiele komentarzy takich jest. Także nawet w poniedziałku może mieć dobry humor. Tak, mamy słowa zachęty od widzów, ale to jeszcze później. Najpierw temat aktualny, dzisiejszy, poniedziałkowy. Podpalony sanepid w Zamościu, a także punkt mobilny szczepień. Strażacy twierdzą, że to podpalenie. Zobaczmy właśnie relacje strażaków z Zamość TV. W nocy z 1 na 2 sierpnia, tuż przed godziną 2, w Zamościu miały miejsce dwa pożary. Pierwszy to pożar kontenera mobilnego punktu szczepień przeciw COVID-19 usytuowany na rynku solnym w Zamościu. Drugi to pożar budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ulicy Pełowiaków. W obu przypadkach prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Spaleniu uległo wyposażenie kontenera w postaci stolików, krzeseł, łóżka medycznego, jak również komputera stacjonarnego. Spaleniu uległa instalacja elektryczna, a o kopceniu pozostałe pomieszczenia. Wstępne straty oszacowano na kwotę 8000 zł. Kolejny pożar miał miejsce 13 minut później i dotyczył właśnie budynku powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po dojeździe dwóch zastępów strażacy stwierdzili, że pali się jedno z pomieszczeń piwnicznych w budynku. Ten pożar miał miejsce w magazynku środków czystości, dlatego też straty wyniosły około 35 tysięcy złotych. Spaleniu uległy kombinezony, próbki laboratoryjne, maseczki, rękawiczki, środki czystości, instalacja elektryczna. Pod osłoną nocy podpalenie najpierw mobilnego punktu szczepień, później pomieszczeń w sanepidzie. No, spaliło się sporo rzeczy, także próbki, także no, środki ochrony. No, to jest kolejny z takich już może taki najbardziej spektakularny z takich ataków właśnie na punkty szczepień. Wcześniej były ataki słowne, był atak na szczepionkobus w Gdyni w niedzielę. Tam no, był też atak, manifestacja antyszczepionkowców. No, w zasadzie na wydarzenie niezwiązane ze szczepieniami, bo na takie spotkanie rodzin, które spodziewają się dzieci, no, ale w pobliżu też punktu szczepień i tam też no, takie różne stresujące sytuacje. To miał być sytuacje. Punkt szczepień dla kobiet ciężarnych i stąd prawdopodobnie... Był tam obok, tak. No. I tam no, wręcz ludzie ubrani w ubrania wojskowe przeskakiwali przez płot. Tacy napinacze. Także no, widać, że tak się bardzo stylizują. Lotne brygady. Na jakąś walkę, wojnę. Mm-hmm. No ale no, tak jak mówię, kto odpowiada za taką eskalację tego konfliktu? No, sprawa wydaje się... No, cały czas dobrowolne mamy te szczepienia, nikt jeszcze nikogo nie zmusza, a tu atakuje się no, to punkty, które nie mają jakby też nic wspólnego z tym, że ktoś może, no, ktoś przychodzi, się szczepi, kto nie chce, ten się nie szczepi. Dlaczego taka
taka agresja. Kto? To dosyć prosto. Ten sam, który rozprzestrzenił chińskiego wirusa, to już praktycznie odpowiedziałem na pytanie, to ten sam, że tak powiem, autor prowadzi dalszą część tej wojny psychologiczno-biologicznej. Niektórzy to nazywają hybrydową, czyli jakieś takie łączenie różnych technik ataku. Ja o tym mówiłem na półtora roku temu na zjeździe Idź pod prąd w czerwcu, no to może tam nie półtora rok temu, z kawałkiem, że komuniści chińscy bardzo dokładnie przyjrzeli się stylowi życia świata zachodniego, naszych społeczeństw, przyjrzeli nasze wolności, tak jak zresztą mówił już chyba kilkanaście lat temu generał Spalding, przypominam jego książkę Niewidzialna wojna, można sobie ją jeszcze przeczytać, jak ktoś nie wierzy. On przewidywał, że komuniści chińscy, był zresztą tam jako attaché wojskowy i tak dalej, także poznał od środka państwo komunistów chińskich, i mówił, że w kręgach wojskowych jest jasna teoria, że nie da się Stanów Zjednoczonych zaatakować w sposób dotychczas prowadzonej wojny, czyli nie da się atakiem jądrowym, no bo to zniknie komunizm, że tak powiem, nie da się atakiem lądowym i tak dalej, no bo tam lotniskowce mają, a Chińczycy to tam dopiero zaczynają budować. Także w arsenale komunistów chińskich jest praktycznie tylko broń biologiczna, czyli wywołanie fali epidemiologicznej na całym świecie, pandemii. Nie? To jest ich jedyna broń. On w tej książce, zobaczcie, ona prawie że bez echa przeszła. Tu mamy na stole, możecie sobie ją też zobaczyć. W naszym, mówię, sklepiku jest. Kto by chciał sobie odrobić taką lekcję z historii jeszcze sprzed epidemii, żeby zobaczyć, co ten mądry wojskowy amerykański pisał przed epidemią, że praktycznie to jest jedyny sposób ataku i kiedyś komuniści chińscy się na ten atak zdobędą. No, zdobyli się bardzo szybko nawet można powiedzieć po opublikowaniu tej książki. Ja z kolei już na wiosnę, on w jesieni, ta książka zdaje się jakoś tak była wydana w Polsce. Ja na wiosnę, w czerwcu, na zjeździe Idź pod prąd mówiłem właśnie o tym, że Chińczycy przejrzeli nasze wolności i wraz z atakiem bronią biologiczną nastąpi atak związany z destabilizacją naszych społeczeństw. Czyli tak. Możemy zobaczyć fragment z tego twojego wystąpienia właśnie z czerwca zeszłego roku. Jakie wolności zostały wzięte na celownik przy pierwszym ataku, czyli ataku wirusem KPH, CCP virus. No, wolność podróżowania, wolność zgromadzeń, autonomia kościołów, czyli rozdzielenie państwa od kościoła, wolność od kontroli rządu, wolność słowa. Może jeszcze kilka wolności można by dodać. Społeczeństwa Zachodu zaatakowane w ten sposób stanęły przed dramatycznym wyborem. Albo ograniczyć te wolności, które wymieniłem na początku. Albo pozwolić na śmierć milionów ludzi, paraliż służby zdrowia, a zapewne później paraliż całych państw, całych organizmów państwowych. Właściwą reakcją na ten atak biologiczny komunistów było silne, ale bardzo krótkie i w większości dobrowolne ograniczenie naszych wolności, by w zarodku zdusić epidemię. Zrobiły to jednak tylko nieliczne państwa Zachodu. Miała tu wpływ agentura chińska, która korzystając z wolności słowa funkcjonującej na Zachodzie, zdezorientowała ogromny procent ludzi w sprawie COVID-19. Pandemia przeszła w fazę długotrwałą, pełzającą, a rządy wykorzystują ją do stałego ograniczania swobód, często korzystając bezpośrednio ze zdobyczy chińskich komunistów. Tak zakreśliłeś wtedy tę sytuację, ten problem. Tymczasem połączyliśmy się z Mariuszem Michałkiem, przedsiębiorcą, który też prowadzi punkty szczepień. Witamy. Dzień dobry. Jak pan ocenia tę sytuację, która się w Polsce rozkręca, można powiedzieć, z tymi atakami na różne, czy to punkty szczepień, czy to jak w Zamościu też na sanepid?
Przyznaję, że niedawno dowiedziałem się o tej sytuacji związanej z podpaleniem, z tego co mi wiadomo, obiektu, punktu szczepień w Zamościu, ale też charakterystyczna rzecz jednocześnie sanepidu. Dla mnie to jest przekaz, moim zdaniem jest to przekaz w zasadzie polegający na tym, że podpalając sanepid niejako chciano pokazać, że chodzi tutaj o sprzeciw co do urzędu, tak? Bo sanepid reprezentuje pewien urząd, czyli do pewnego systemu, który nakazuje szczepień, a punkt szczepień jako wykonawcy. Moim zdaniem jest to akt terrorystyczny. Już mogę to tak nazwać, dlatego że akt terrorystyczny ma za zadanie przede wszystkim wprowadzić strach wśród społeczeństwa, wśród ludzi, którzy działają czy wykonują pewne obowiązki względem nawet nie państwa, bo ja nie traktuję tego jako obowiązek wobec państwa, tylko wobec obywateli, którzy chcą się szczepić. Bo jest wolność. Jeżeli ktoś nie chce, to proszę bardzo, może się nie szczepić, ale wykonując pewien akt terrorystyczny, w moim przekonaniu, niejako chce wprowadzić strach. Teraz komu to służy? Na pewno nie służy to dobru tych, którzy no jednak chcieliby się szczepić. A dlaczego tak się dzieje? A dlatego tak się dzieje, że po prostu moim zdaniem prokuratura czy w ogóle działania rządu są pozorne w tym zakresie, dlatego że tak naprawdę tylko nie przejmują się groźbami karalnymi wobec lekarzy, wobec profesorów, którzy usiłują powiedzieć parę słów pozytywnych o szczepieniu. Więc powiedzmy, nasila się i eskalują tego typu zachowania. Ja się zastanawiam, dlaczego nie uderzą w WHO, nie podpalą WHO, albo nie podpalą poważnych instytucji światowych. Przecież to nie jest tak, że Polska szczepi. Szczepi cały świat. Wiemy już raczej, ja dzisiaj czytałem artykuł, że Amerykanie opublikowali raport, że ten wirus pochodzi z laboratorium. Czyli zdajemy sobie raczej już powoli sprawę z tego, że to jest zagrożenie poważne, które może mieć w przyszłości wpływ na nasze zdrowie i życie. Dziwi mnie to, że niektórzy tego nie rozumieją. Jeśli nie rozumieją, niech sobie nie rozumieją. Natomiast niech nie robią tego typu aktów. A najbardziej dziwi mnie milczenie właśnie polskich władz, które pozwalają na eskalację tego typu zachowań. Moim zdaniem już można mówić o akcie terroryzmu. A premier Mateusz Morawiecki już dziś nazwał to bandyckim aktem przemocy. Powiedział, że nie będzie tolerancji. Policja już kilka dni temu ogłosiła nasilenie działań we wszystkich województwach już po poprzednich atakach. No ale w sprawie tych gróźb faktycznie dziś nawet Naczelna Rada Lekarska zwraca się do premiera o podjęcie w końcu zdecydowanych działań w sprawie właśnie różnych ataków i gróźb. No my wiemy, że prokuratura, choćby lubelska, no niezbyt się przejmuje takimi sprawami, nie tylko w sprawie lekarzy. Tak, no to już nie chcę tego tematu szczególnie eksplorować, ale przecież sporządziliśmy raport zaniedbań polskiej, szczególnie lubelskiej prokuratury, ale nie tylko, w innych miastach Polski jest podobnie, gdzie pokazywaliśmy hejt w internecie, ataki na samochody, niszczenie czy w jakiś inny sposób atakowanie naszych siedzib i prokuratura praktycznie nie reagowała. Potem zaczęto atakować tu, jak mój przedmówca mówił, lekarzy czy osoby, autorytety wypowiadające się w mediach na rzecz szczepień, groźby śmierci, hejt i tak dalej. I tu też nie było
wielkiej reakcji. Ja absolutnie nie zgadzam się z panem premierem, że to jest bandycki atak, bo bandycki atak to jest jakaś działalność spontaniczna pod wpływem jakichś tam alkoholu czy takich tam emocji doraźnych. Moim zdaniem tu zgadzam się z panem Michałkiem, że to jest akt terrorystyczny. To jest jeden człowiek najprawdopodobniej wrzucił ciecz zapalającą do najpierw tego kontenera medycznego, potem do siedziby sanepidu i podpalił. Nie? Także to jest przygotowany atak terrorystyczny. Oczywiście kampania nienawiści, kampania dezinformacji w mediach, ona idzie pełną parą, bo gdyby nie było takiego przyzwolenia społecznego, takich nastrojów, które wywołano właśnie w internecie i także niektóre czynniki rządowe i kościelne też się do tego przyczyniły, no to taki akt terroru nie miałby, jak to się mówi, przyzwolenia społecznego. A i niestety taka sytuacja nie tylko zresztą w Polsce, przecież ogromne zamieszki w Berlinie mamy za sobą, gdzie tam się rozgrywały bardzo brutalne sceny walk takich i policja bardzo była brutalna i z drugiej strony ogromna taka jakaś determinacja i takie no nienawiść do rządu z ogromnych tłumów ludzi. Ja wcześniej mówiłem właśnie o tym, że to jest moim zdaniem przygotowany atak, najpierw atak biologiczny, a teraz jest atak właśnie w przestrzeni społecznej do destabilizacji narodów Zachodu, można tak powiedzieć. Czy te ataki i słowne, i teraz już bezpośrednie, mają wpływ na to, jak przebiega akcja szczepień? Mariusz Michałek. Ja chciałbym się odnieść tutaj do słów pana premiera. Powiem tak. To, co się oficjalnie mówi, to jest jedna rzecz. A prawdy dowiaduje się zawsze od ofiar. To ofiar trzeba zapytać, czy czują się dobrze, czy uważają, że rząd zrobił wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo chociażby tym lekarzom czy profesorom. Śmiem w to wątpić. Natomiast na akcję szczepień ma, nie sądzę, żeby to miało jakiś poważniejszy wpływ na samą akcję szczepień. Natomiast na pewno wzmoże to jakby czujność, ale też chodzi mi o to, że od dawna już akcja szczepień zwolniła i to bardzo mocno, jest coraz mniej chętnych. Ci, którzy przychodzą do punktów szczepień, to są raczej osoby, które chciałyby wyjechać, a przecież to inne kraje wprowadzają takie, a nie inne przepisy. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił w Polsce, tylko cały świat działa według konkretnego schematu, który tak naprawdę nie jest jednolity. Każde państwo sobie układa dynamicznie swoje bezpieczeństwo epidemiczne, więc ja myślę, że to i tak spowolniło dużo, dużo wcześniej. Dziwi mnie troszeczkę właśnie ten akt właśnie w tej chwili, bo i tak widać, że to już dużo wcześniej spowolniło, więc nie sądzę, żeby ten akt miał wpływ, ale jednocześnie nie można jakby nie doceniać teraz tej właśnie, być może tej właśnie kampanii, tak jak tutaj słyszałem wypowiedzi. Być może to jest właśnie tak, że źródło tego jest gdzieś w internecie, a być może jest to gdzieś tam podsycane czy sterowane, a być może nawet może mieć pewne znamiona działań celowych destabilizujących społeczeństwa. Ciężko to określić, natomiast odnosząc się konkretnie do tej sytuacji, to nie wydaje mi się, żeby ona miała jakiś szczególny wpływ na działania, ale na pewno to jest element całości i władza musi tutaj nie chować głowy w piasek, tylko po prostu zapewnić bezpieczeństwo osobom, które próbują realizować coś, co służy społeczeństwu. Tu bym jeszcze dodał, że
Przecież w ostatnim czasie, tak jak pan powiedział, no, ze względu prawdopodobnie też na bardzo, bardzo taki radykalny, co nas cieszy, spadek zachorowań, że przecież tam nowe przypadki to jest w granicach 100-150 dziennie, tam wczoraj chyba 90 śmierci, dzięki Bogu, no to niekiedy jest zero, niekiedy kilka dziennie. Także ta obawa przed zakażeniem koronawirusa z przyczyn obiektywnych jest mniejsza. No stąd i... Ale te zachorowania są wśród niezaszczepionych w znakomitej większości. Także tak, tak, ale chcę powiedzieć, że ta eskalacja tego hejtu w internecie już nie ma pożywki, bo sprawa szczepień zeszła na dalszy plan ze względu na bardzo małą liczbę przypadków, nie? I dlatego myślę, że te działania nie tylko w Zamościu, ale także w tych innych miastach, które tu wymieniliśmy, są działaniami niespontanicznymi, tylko właśnie terrorystycznymi, sterowanymi, razem, że tak powiem, zaplanowanymi, żeby znowu podsycić emocje. Że to jest wszystko. Emocje już siadały, już zaczynali ludzie racjonalnie myśleć, analizowali argumenty za, przeciw i tak dalej, a te akty terroru mają znowu rozpalić nienawiść emocjonalną i można powiedzieć te dwa ule, tym razem szczepionkowcy, antyszczepionkowcy, żeby znowu zapanowało królestwo emocji, a nie rozumu. Co tak, może... zgadzam się w pełni. Podobne mam na ten temat zdanie. I co, czy możemy coś z tym zrobić? Jak możemy, no mówiliśmy, że rząd no, ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo, no to tu wiemy, co powinien robić. No, a co możemy robić, żeby się do tej eskalacji emocji nie dopuścić, tak by się no, przerodziła w coś bardziej niebezpiecznego? Ja uważam, że najlepszą formą jest to, co powiedział kiedyś Wojciech Młynarski w piosence Panowie, róbmy swoje. Trzeba po prostu robić swoje, niezależnie od sytuacji. Każdy ma swój rozum i miejmy nadzieję, że po prostu zwycięży tutaj zdrowy rozsądek. Nikt nikomu nic nie narzuca, ale no, akty tego typu, które można nazwać terrorystycznymi, nie powinny mieć w ogóle miejsca. I ja zdaję sobie sprawę, że są pewne emocje, że jest grupa, która twardo nie chce się szczepić. Nie sądzę, żeby miała naukowe, jakby to powiedzieć, uzasadnienie, tylko być może są to właśnie rzeczy gdzieś tam z internetu i być może ktoś bazuje właśnie na tych ludziach, na ich, powiedzmy, na ich no, niewiedzy, tak? I po prostu steruje ich emocjami. Niewykluczone, że tak właśnie jest. Nie sądzę, żeby to było działanie spontaniczne jednej osoby, która po weekendzie sobie stwierdziła, że zrobi to, co zrobi. Wydaje mi się, że to jest element całości, chociaż niewielki, ale to powinno być z całą stanowczością po prostu rozważone i nie może być tak, że zgłoszenia lekarzy, czy profesorów, czy innych osób, żeby osoby, które bronią zdrowego rozsądku, bronią pewnego porządku, czy też może nawet bronią zdrowia ludzi, i za którymi stoi świat nauki, czuły się zagrożone. Dochodzimy do sytuacji, w której bezkarnie czują się ci, którzy dokonują pewnych aktów, a ci, którzy próbują przestrzegać pewnych zasad, które nie są zasadami narzuconymi przez rząd. To podkreślam. To jest zdroworozsądkowe. Więc wszyscy ci czują się zagrożeni. To jest niedopuszczalne. Dziękuję bardzo. Mariusz Michałek, przedsiębiorca, prawnik, był z nami. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Wygląda to na zaplanowaną akcję, no szczególnie w tym kontekście, że właśnie no teraz już i liczba szczepień i cały ten szum się zmniejsza. A
antyszczepionkowcy jakby atakują bardziej niż wtedy, kiedy to było właśnie mocno. Myślę, że to nie są antyszczepionkowcy. Mhm. To są jacyś prowodyrzy, jacyś ludzie zorganizowani do destabilizacji społeczeństwa. Myślę, że z całym ruchem antyszczepionkowym, przypominam stanowisko ruchu 11 listopada, stanowisko naszej telewizji w sprawie szczepień wtedy jeszcze, bo mówię o sprawie sprzed paru lat, było, że to rodzice, bo chodziło tam szczepienie noworodków, szczególnie takie dość inwazyjne, szybkie i tak dalej. Myśmy mówili, że spokojnie, nie można rodziców zmuszać do tego. Trzeba rodzicom dać wolność i tak rozumiany ruch antyszczepionkowy jest czymś pozytywnym, jest po prostu takim dodaniem, można powiedzieć, zdrowego rozsądku w takim owczym pędzie, żeby jak najwięcej tych szczepień, takie szczepionki łączone po 6 czy więcej naraz, żeby noworodkowi dawać. No i tu jasno stajemy, nie rozstrzygamy, czy to są dobre, czy złe. Uznajemy, że to ryzyko powinni wziąć na siebie rodzice, a nie rząd. Czyli żeby dać rodzicom wolność. Kto uzna, że taka wczesna i inwazyjna szczepionka ochroni jego dziecko, niech ma prawo szczepić. Kto uzna, że chce później, czy rozbić to na jakieś inne, czy nie chce w ogóle, bo już tych chorób praktycznie nie ma, niech nie szczepi. I to był nasz stały punkt programu i zarówno mówię w ruchu 11 listopada, jak też na naszej antenie wielokrotnieśmy mówili, gościliśmy przedstawicieli tych antyszczepionkowców, którzy zwracali uwagę na właśnie te niepożądane objawy poszczepienne, te NOPy tak zwane. Także to wszystko nasi starzy widzowie wiedzą. Nie? Ale teraz pojawiła się jakaś grupa prowokatorów, tak to trzeba nazwać, którzy stwierdzili, że tak powiem, z bronią w ręku zniszczą system szczepień, nie? Że tam nazywają mordercami, eksperymenty na dzieciach, czy tam na ludziach, różne takie tam ataki słowne, ataki w internecie. No a teraz widać, że ci terroryści, ci prowokatorzy próbują jak gdyby porwać za sobą tłum. W Polsce na razie to się nie udało i chwała Bogu, ale zobaczcie, mówiłem o przykładzie Berlina, no to tam, nie wiem, ileś... Tam kilkaset osób. Kilkaset, 600 osób zatrzymanych, nie? No to zobaczcie, ile tam, jakie wielkie musiały być to demonstracje. Tam już nie są to tylko terroryści czy prowokatorzy, ale tam widać, że całe społeczeństwo stoi w dryfie i tutaj eskalacja nienawiści będzie jeszcze większa, no bo wiecie, po tych pobiciach, no to teraz albo policjanci, mając tam swoich kolegów, mocno tam gdzieś poszarpanych, będą jeszcze brutalniejsi w następnym starciu, a i demonstranci, widząc, jak brutalnie policja obchodziła się z tymi protestującymi, no to się przygotują, jeszcze wezmą tam jakiś cegłówek czy czegoś tam jeszcze, rozumiecie, będzie jeszcze większa jatka. Przypominam, że my od tutaj już paru miesięcy ludziom rozsądnym w Polsce dedykujemy książkę Xaviera Messinga 46 sekund. Nie? To jeśli ktoś tę książkę przeczyta, inaczej patrzy właśnie na takie akty terroru, jak ten w Zamościu. Czy mogę poprosić naszą reżyserkę o pokazanie rosyjskiego, czy komunistycznego dzisiaj, i komunistyczne Chiny, i komunistyczna Rosja, bardzo ściśle, putinowska Rosja, przepraszam, ależ to tam KGB, komunistyczna służba, to tam komunizm nigdy się nie skończył, podobnie zresztą jak i w Polsce, ale to już inny temat. Obie te służby, rosyjska i chińska, współpracują razem. Zobaczcie Państwo, jaki oni od dawna, bo to już jest lata 80., może 70., ten sposób wojny z Zachodem jest realizowany, a wymyślony tam może jeszcze wcześniej, tu Jurij Bezmienow o tym mówił. Zobaczcie, w ostatnich, już takich bardzo współczesnych realiach, fragment książki 46 sekund. Będzie Pan podważać i niszczyć myślenie krytyczne, deprecjonować tych, którzy tak myślą i mają społeczny wpływ. Będzie Pan demoralizować oraz wprowadzać intelektualny chaos. Destabilizować. W europejskiej tkance społecznej tworzyć ideologiczne martwe pola. Doprowadzać do polaryzowania, tworzenia podziałów. Antagonizowania oraz radykalizowania postaw. Prowokować do coraz bardziej brutalnych konfrontacji wewnętrznych. Rozbijać spójność i podważać narodową tożsamość. Ośmieszać religię, ideologie oraz autorytety. Powiedziałaby od razu dodać,
tymi i wieloma innymi sposobami, które zna Pan lepiej ode mnie. Pana zadaniem jest doprowadzenie do krytycznego punktu wytrzymałości tych społeczeństw. Doprowadzenie do krytycznego punktu wytrzymałości, no i brutalne do pęknięcia. Brutalne konfrontacje wewnętrzne. Radykalizowanie, brutalne konfrontacje. Takie są zadania tych, którzy chcą tę zachodnią cywilizację zniszczyć. No, tak działają, to wiemy, no ale co my z tym jakby zrobimy? No, są ludzie, powiedzmy, już zainfekowani takim jakimś myśleniem radykalnym, często kłamliwym właśnie, zachęcani do brutalności. No powiedzmy, że stykamy się z nimi w internecie dość często. No i co robić? Zobaczcie Państwo, zanim przejdziemy do rozwiązania jeszcze, chciałem kilka takich pokazać ważnych cech tego pejzażu, nie? Który się przed nami rysuje. Zobaczcie Państwo, że społeczeństwa Zachodu, także społeczeństwo polskie, całkowicie praktycznie bezwolnie, jak stado baranów, godziło się na to, że dzieci są indoktrynowane w szkołach, nie? Że dzieci są zabierane spod władzy rodziców przez państwo. To samo społeczeństwo godziło się na ogromny fiskalizm, czyli na zabieranie nam no, lwiej części naszej pracy, dochodów naszej pracy. Godziło się na strasznie niesprawiedliwy, na piramidę finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie? Godziło się na propagandę telewizji rządowej, na odbieranie wolności w wielu obszarach. I nie było żadnego buntu, nie było żadnych, zobaczcie, ani zorganizowanych akcji wielkich. Nie? Co z tego, że tam gdzieś Unia Polityki Realnej gdzieś o tym mówiła, 2-3% albo tam 1 może raczej, nie? W ogóle nie było jakiegoś rezonansu. Czyli widać, że teraz ten rezonans jest sztuczny, że to ktoś, tak jak tu Xavier Messing pisze w tej książce, ktoś steruje tym ogromnym rezonansem sprawy szczepień. Przecież jak ktoś się nie chce szczepić, tu pan Michałek powiedział, to nikt się nie szczepi, to nikt go siłą nie zmusza. Jeśli ktoś się chce szczepić, no to niech ma prawo i wolność się zaszczepić, nie? No to wydaje się coś normalnego, a tu zobaczcie, bojówki zaczynają podpalać, niszczyć, atakować, zastraszać, hejt w internecie i tak dalej. Czyli widać, że to nie jest żadne przebudzenie wolnościowe, że ci sami ludzie dalej akceptują zniewolenie w tych wielu dziedzinach, o których mówiłem, jest to sterowane, można powiedzieć, i zaplanowane przez komunistów chińskich działania na rzecz dezintegracji społeczności zachodniej, po pierwszej fali uderzenia biologicznego, że po uderzeniu biologicznym ma teraz na podstawie tych wolności, które mieliśmy, które są ograniczane przez rządy, które rządy zresztą oczywiście zawsze jak mogą coś ograniczyć, no to ograniczą, szczególnie rząd pisowski, to oczywista. Teraz chodzi o to, żeby nastał bunt przeciwko rządom zachodnim i jeszcze do tego, żeby Polacy wzięli się, czy tam Niemcy, czy Francuzi, wzięli się za mordy do bicia między sobą. To jest plan naszych wrogów, nie? To warto, żeby o tym wiedzieć. I przypominam, że takie operacje, one są robione tajnie, zwykle nikt o nich nie wie. To w książce 46 sekund Xavier Messing o tym mówi, pisze. Ale jedna z takich operacji się nie udała. To w ostatnich latach i tam byli zaangażowani Polacy. Kiedy Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą, oczywiście trzeba było zdestabilizować społeczeństwo ukraińskie. Oczywiście ono jest dość, można powiedzieć, narodowo niejednolite. Nie? Część w ogóle nie zna ukraińskiego, mówi tylko po rosyjsku. No to tam Ługańsk, Donbas, Krym. No zobaczcie, że tam to wręcz no, okupacja nastąpiła. No ale na zachodniej Ukrainie to albo niesnaski z Polakami, trzeba wywoływać, albo tam gdzieś w okolicy Uszhorodu trzeba wywoływać niesnaski z Węgrami, nie? No bo tam też ta granica jest sporna, jest spora kilkudziesięciotysięczna mniejszość węgierska na Ukrainie. No i tutaj właśnie przełożony był niemiecki tej grupy terrorystycznej, nie? Ale jak ja bym dalej poszukał, no, kto był przełożonym tego Niemca, to na pewno by zdrastwuj tje paniał, nie? To tak by było, nie? Już tam po chińsku nie umiem. Ale... Śledczy uznali, że pomysł się zrodził w Rosji. To patrz, ja nie znałem dalszych tych, ja wiedziałem tylko, że Niemiec zlecił Polakom.
Polacy no, wzięli tam, nie wiem, po kilkaset euro, czy jakoś tak. No i pojechali właśnie na Ukrainę podpalić ośrodek kultury węgierskiej, żeby to wyglądało, że nacjonaliści ukraińscy tutaj prześladują mniejszość węgierską i żeby była odpowiedź, żeby był odwet Ukraińców, żeby, przepraszam, Węgrów, żeby się zaczęły zamieszki właśnie w tej części, która dzisiaj należy do Ukrainy, no a kiedyś tam należała do Austro-Węgier, nie? I tam Węgry i tak dalej, no to tam stąd ta mniejszość węgierska, nie? Mamy skomplikowaną historię, no to stąd i te mniejszości przy granicach są. Nie pamiętam, dwóch Polaków czy iluś tam? Było kilku Polaków, oni tam wzięli jakąś kurtkę, nasączyli benzyną, wsadzili tam w okno i no, być może podobna właśnie akcja do tej w Zamościu też no, coś takiego. Zostali zwerbowani z jakichś takich grup narodowo-socjalistycznych, nie? Tak, typu nie, Falanga. I no, jakieś takie właśnie sympatyzujące albo finansowane przez Rosję grupy. Tam, no, że tak powiem, wielkich mózgowców nie ma, także tam głównie emocjonaliści są, nie? No, także łatwo tymi ludźmi sterować. A jeszcze do tego, jak trochę grosiwa w ramach tej patriotycznej działalności można było przytulić. Noż to pojechali. Chcieli podpalać, no ale ze względu na ten mały rozumek, no jakoś tam, że tak powiem, akcja nie za bardzo wyszła. Wszyscyśmy się o tym dowiedzieli. Jakieś tam wyroki, nie wiem, jakie w końcu zapadły, ale pokazuję wam, że właśnie to takie samiuśkie jak w Zamościu akcje terrorystyczne są robione. One rzadko kiedy, że tak powiem, docieramy do mocodawców, czy są nagłośnione, ale akurat ta właśnie tam z pogranicza ukraińsko-węgierskiego no ujrzała światło dzienne, chyba dlatego, że tam ten wątek polski był, to też się odbiła pewnym rezonansem w prasie i w mediach polskich. Przypominam właśnie o tej akcji, żebyście zobaczyli, że tu dokładnie był ten sam schemat. Dokładnie był ten sam schemat. Nie wiemy jeszcze, kto zapłacił, ale na pewno mówił po rosyjsku. Różne związki tam wykazywali, no już polscy śledczy, także z Mateuszem P., który był oskarżony o współpracę z chińskim i rosyjskim wywiadem. Tu sprawa z partii Zmiana. Ponoć takie to jeszcze w trakcie śledztwa wskazywano na takie możliwe związki, także no, kierunek przynajmniej ten śledczy rozpoznali, ten sam, który my tu podajemy. No, tam trochę nieudolni byli ci wykonawcy, bo oni najpierw próbowali koktajle Momotowa, ale odbił się od ściany, nic się nie zapaliło, dlatego potem z tą kurtką... Jest taki film Cztery lwy. To mniej więcej można by tu jakiś sequel dorobić z tej historii, ale wiecie, no raz tam się nie uda, ale niekiedy się uda. Ale niekiedy w końcu się uda. Tam się no, ta. Zapaliło. No i tak to samo. Są rzeczywiście groźni ludzie, nieobliczalni, zwykle bezmyślni, pełni jakiegoś albo frustracji, albo nienawiści i sterowani właśnie przez agenturę, wprost. Ja przypominam, że na moim procesie, który miał na celu, ma na celu, bo jeszcze apelacja przed nami, zniszczenie telewizji Idź Pod Prąd, wątki chińskie były bardzo ważne w zeznaniach tych rzekomo pokrzywdzonych. No to często się powtarzało, no jak on może tak mówić o tych Chinach komunistycznych, nie? Także już nawet nie kryli tych swoich sympatii, a prokuratura, naprawdę, to nie żart, postawiła mi zarzut nawoływania do rozpętania wojny z komunistyczną Koreą Północną. To nawet Marian Kowalski się tam śmiał w sądzie z tego, że chyba jednak takiego potencjału to ja jeszcze nie mam, nie? Ale no takie jaja się w lubelskim sądzie dzieją, w lubelskiej prokuraturze, to wszystko się dzieje. Ale zobaczcie, kiedy my mówiliśmy o eskalacji nienawiści, o hejcie, to zamiast prokuratura wziąć za dupę to towarzystwo, to jeszcze telewizja Kurskiego i Perejry ogłosiła, że my jesteśmy sektą i no cóż, tak paliwo do zwalczania nas zostało jeszcze dolane przez rząd. Przez rząd PiSu. No to co się teraz dziwisz? Że teraz się wzięli za inną grupę? Ja mówiłem. Nie rozwiążecie przestępstw, które się dokonują na chrześcijanach z kręgu Idź Pod Prąd? To później będziecie mieli eskalację przestępstw, nienawiści, hejtu w całej Polsce. Mówiłem, nie upomniecie się do dziennikarzy o wolność słowa dla mnie, dla telewizji Idź Pod Prąd. No to będziecie mieć
Lex TVN, będziecie mieć zamordyzm. Wszystkie media będą na telefon Kaczyńskiego reagować. Teraz słyszałem, że jakiś tam Piasek czy coś tam, to go Kaczyński wyrzucił z telewizji. Jest taki jakiś? Wyrzucił go z telewizji po telefon Jarka. Jarek mówi, wyrzucić tego Piaska. No to wszyscy powyrzucali. Tu chcecie mieć takie państwo? To będziecie mieć. Siedźcie dalej cicho, mówię o tych warszawskich dziennikarzach. No właśnie, powtórzę pytanie, no, co możemy my robić, no bo no, co może rząd, no to powiedzieliśmy. Stykamy się na co dzień z ludźmi często właśnie już agresywnymi, przynajmniej słownie, właśnie tak jakoś podżeganymi czy podżegającymi. No, dyskutować, kłócić się, wycofywać się. No z głupim kłócić to się nie ma sensu. To zawsze trzeba wysądować, z kim masz do czynienia. Kiedyś taki dowcip wam opowiadałem, jak był autobus linii 129 z Czyżyny, tam gdzie szlak trafia warszawską, czyli tam gdzie jest Politechnika Krakowska, nie? Czyżyny tam przed Pola Nowej Huty, no a warszawska to już w Krakowie, nie? No akademiki ktoś wybudował tam, a tu budynek koszar austriackich tu, no i trzeba było jakoś dojechać i wiecie, 8 rano, czy tam 7 nawet, bo tam chyba 7:30 zatrzymali, no to wiecie, ten jeden mały berliet, bo to wtedy taki krótki tam i 3 akademiki tam się próbuje, nie? No już tam, wiecie, to tak trwało, to załadunek tego to tak trwało, no bo tam on próbuje zamykać te drzwi, nie? A tu nie da się, bo tam jeszcze przecież siedzą, nie? Jeden na drugim taki, wiecie, taki przy drzwiach takie są wybrzuszenia, nie? Ludzie i tam się wciskają, ci w środku już nie mogą tego wytrzymać. I wreszcie jeden drze się tam do tyłu, czekajcie, do tyłu czy do przodu? Nie, ten z przodu jest, a tu go z tyłu naciskają. Mówię, panie, nie pchaj się tak na chama! A ten mówi, a przepraszam, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Także opowiadaliśmy sobie często ten dowcip i to zalecam. No najpierw trzeba zobaczyć, z kim się ma do czynienia, nie? Czy z tym człowiekiem można na podstawie argumentów racjonalnie rozmawiać, czy to jest tylko eskalacja emocji, będzie rzucał bluzgami, wtedy to dzień dobry, do widzenia, jakoś się szybko oddalić, nie tracić czasu na taką słowną agresję czy nawalankę. Jeśli człowiek wyraża, że tak powiem, pewne symptomy myślenia, no to wtedy można podjąć rozmowę. Ale oczywiście samymi takimi rozmowami nie zawrócimy tego w tej fali hejtu, bo on się przecież rozgrywa w internecie. Nie? No to tu telewizja idzie pod prąd, dlatego wokół katolickiej, komunistycznej i innej tam sitwy, no jest solą wokół normalnie. Bo my mówimy prawdę. My wskazujemy na źródło mądrości. Na, można powiedzieć, przepis na mądrość, na przepis na życie. Nie? Wczoraj mieliśmy kolejne chrzty i jeden z tych, którzy w ten sposób już wyznali swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, ogłosili orbi et orbi, że Jezus jest ich Panem, są zbawieni, mają miejsce w niebie i chcieli to zademonstrować przez ten wypełnienie tego nakazu Jezusa o chrzcie, przez zanurzenie. No, powiedział, że zainteresował się tym, co się tutaj dzieje, przez Mariana Kowalskiego. Jeszcze, mówię, jeden z największych ewangelistów w historii, będzie tu w historii protestantyzmu, Marian Kowalski, miał, mam nadzieję, kiedyś w takiej encyklopedii swoje miejsce jako jeden z większych ewangelistów, jeśli chodzi o ilość ludzi, których zetknął z Jezusem Chrystusem i z Jego Słowem, także takie miłe wydarzenie mieliśmy wczoraj. Także mówię, telewizja idź pod prąd, wskazuje na źródło mądrości. Marian Kowalski mówił, że to jest najlepszy przewodnik życia. Nie? Że Biblia to jest przewodnik, tak jak mapa, czy przewodnik po jakimś tam nieznanym kraju, no to właśnie Bóg dał nam Biblię. No stąd nawet jak nie wierzysz w Boga, nawet jak nie wierzysz w Jezusa Chrystusa, to weź do ręki przynajmniej ten Nowy Testament. Zobaczcie, nie jest dużo. Dostaliśmy nową partię. Tutaj dziękuję bardzo tym, którzy o to się postarali, że możemy znowu wam rozesłać tam w kilku różnych formatach. Także szybko piszcie, bo się mogą skończyć. Nie? To taka reklama dźwignią handlu. Także chociaż tutaj żaden handlu
handel, bo my to dajemy za darmo, płacicie tylko i wyłącznie za koszt przesyłki, a tutaj takie chrześcijańskie stowarzyszenie biznesmenów, głównie z Ameryki, ale teraz to już tam z całego świata, Gedeonici, oni przeznaczają część swoich pieniędzy właśnie, żeby drukować w ogromnych nakładach egzemplarze Pisma Świętego i rozdawać je na całym świecie, w hotelach, w szpitalach, to często się z tymi egzemplarzami zetkniecie, szczególnie w Europie Zachodniej, no my wysyłamy ten, także no skierowanie Polaków do Pisma Świętego. Wczoraj na kazaniu mówiłem, co można w 52 dni zrobić, ale mówiłem, że zanim te 52 dni reformy państwa, postawienie na nogi upadłego państwa, to w 52 dni się udało, możecie sobie sprawdzić, no to wcześniej była, można powiedzieć, reforma religijna, powrót całego narodu do żywej, prawdziwej, opartej na Biblii więzi z Bogiem. Nie? Dopiero potem udała się ta reforma państwa, czyli rzeczy, których skutek będzie odłożony w czasie, ale które są najważniejsze, to jest położenie fundamentów. Czyli kierowanie każdego Polaka, żeby przynajmniej zapoznał się z filarem, fundamentem naszej cywilizacji. Czyli z Nowym Testamentem Jezusa Chrystusa. Drugi poziom, to już jest troszeczkę, można powiedzieć, bardziej wymierny i widoczny, to jest właśnie zburzenie tego podziału na dwa ule. Tutaj słaby film, ten Polityka ogólnie, ale ta scena i ta koncepcja dobrze jest pokazana, nie? Że mamy tu zarówno Platforma, jak i PiS budują wrogie sobie jakieś takie elektoraty, podburzają nienawiść, naparzają się, no i dzięki temu obie partie lądują w Sejmie, nie? Proste jak dwa razy dwa. I tam hop, siup, zmiana dup, raz jedna rządzi, raz druga. Kochanki też się zmieniają. Szybciej nawet niż partie, nie? A skarpetek nie zmieniają tak szybko. No to tam stąd się rozchodzi na całą Polskę, co jakiś czas. No ale my próbujemy iść pod prąd i my zapraszamy ludzi z obu stron. Naprawdę, kiedy coś takiego dzieje się na naszej antenie, a nie jest to łatwo ściągnąć do jednego programu z dwóch stron barykady. Ostatnio parę dni temu nam się prezydent o lewicowych poglądach, prezydent Poznania, pan Jaśkowiak, i pan Wróblewski, doktor Wróblewski, no taki konserwatysta z PiSu, który kandydował też z Poznania oczywiście, ale to właśnie było celowe, który kandydował na Rzecznika Praw Obywatelskich i jest takim też zaangażowanym katolikiem i tak dalej. W jednym programie. Jeszcze nie udało się ich razem, tak wiecie, żeby coś tu się dało zrobić, ale w jednym programie. Najpierw jednego, później drugiego i tu ciekawa rzecz, że okazało się, że nawet pan Wróblewski powiedział, że w pewnych obszarach mógłby współpracować no, z tym lewakiem, powiem, nie? Czyli to uważałem jeden ze swoich największych sukcesów naszej telewizji, nie? Że udało się w jednym programie pokazać ludzi, którzy rozmawiają ze sobą, którzy mają swoje argumenty, którzy są ludźmi też odpowiedniej kultury i osobistej i dyskusji. I naprawdę każdy, kto obejrzy ten program, no zobaczy, że to się da. I że to nie musimy się tak nawalać, nienawiść nie musi rosnąć, nie muszą być te epitety, tak jak tutaj u Owsiaka jechać tam PiS, nie? A Sakiewicz, co tam wykrzykuje? Zdrajca Tusk. Zdrajca Tusk, po niemiecku mów kiedy. To właśnie jest poziom i z jednej strony Owsiaka, Owsiak się tam niby trochę jakoś od tego odżegnuje, to jakiś tam raper mu tam wykrzykiwał, ale to, co się tam działo u Owsiaka, o tak powiedzmy, a co robi Sakiewicz z drugiej strony? I to jest właśnie hodowla tych uli. My absolutnie się na to nie godzimy. My chcemy pokazać całkowicie inną możliwość. Że Polacy, pomimo różnic, mogą ze sobą rozmawiać tak, jak rozmawiali w XVI wieku. Bo to jest przecież właśnie ideał. To jest punkt odniesienia. To my z tego jesteśmy sławni. Konfederacja Warszawska, to głównie protestanci do tego parli. Prymas się nie zgodził, dlatego ona tam już nie przeszła wszystkich tych legislacyjnych procedur, nie została w dużej mierze wprowadzona, ale nawet katolicka szlachta, obcując z Biblią, obcując z protestantami, stwierdziła, że tak trzeba zrobić w naszym państwie. Że po pierwsze, nie będzie dyskryminacji z powodów wyznaniowych, czyli jak ktoś się ubiega o urząd, to nie będzie, czy to katolik, czy protestant, nie? To zobaczcie, to do dzisiaj nie wprowadzone jest. Mnie sędzia z kulu sądzi. No to już sobie tam możecie wyobrazić resztę. Co mi tam powiedział, że nie wolno mi mówić i że na resocjalizację mnie wysłał, nie? Że jeszcze tak stwierdził, że jeszcze tak nie jestem całkiem zdemoralizowany, tylko troszkę.
No i tam prace przymusowe mnie naprawią. Możesz tam chodzić po świecie. Mogą mnie naprawić, no jeszcze mnie nie wsadzi do więzienia. No już to taka wolność. Ale prokurator się nie zgadza, mówi, że nie, do takiej wolności, jak sędzia zaproponował, to nie będzie w Polsce. No zobaczymy, piłka w grze. Apelacje złożone, nawet 4, nie jedna prokuratorska, 3 adwokackie. Zobaczymy, co będzie dalej. Także to był pierwszy postulat żadnej dyskryminacji, jeśli chodzi o urzędy. A drugi to, co właśnie dzisiaj mówimy. Deeskalacja. Szlachta z obu stron zadeklarowała, z powodu różnic wyznaniowych, doktrynalnych, jeden przeciwko drugiemu, szabli nie. Można powiedzieć tak, atakującego punkt szczepień. Zwracam uwagę szczególnie na to, co widać na trzecim planie. Tak, w lewym górnym rogu. Andrzej, co chciałeś tu przekazać? Co to tam się dzieje? Motłochem z średniowiecza rodem, żebyśmy nie dali z siebie zrobić. Żebyśmy nie dali z siebie zrobić takiego ludzi, którzy nie myślą, którzy po prostu idą za emocjami i dają się łatwo sterować. Takie akcje były wcześniej w historii, były ataki na maszyny parowe, były jakieś teorie o falach radiowych, które przynoszą nieurodzaj. Także nie dajmy się zwariować. To były też pogromy Żydów dokładnie w ten też, sposób, tak. Generowane głównie przez Rosję. No. Też z tego kierunku, który tam z tyłu widać, jak zagrzewa do boju. Przy okazji dziękujemy Wam za wsparcie, bo mamy początek nowego miesiąca. W zeszłym miesiącu udało się 1010 osób wsparło nas finansowo, tak by ta telewizja mogła do Was docierać. To są wszystko dobrowolne wpłaty. Oglądać może każdy. Tak, taką przyjęliśmy strategię, że wszystkie nasze programy są dostępne, nielimitowane, bezpłatne, ale liczymy na to, że ci, którzy oglądają, którzy się zgadzają z tym, co robimy, oczywiście nie w 100%, bo to wiecie, ja z Czarkiem się też nie zgadzam w 100%, pewnie jakbyśmy wszystko przegadali. Ze swoją żoną też się nie zgadzam, pewnie ty ze swoją, jeśli masz, też we wszystkim się nie zgadzasz, także no dlaczego akurat ze mną czy z telewizją masz się zgadzać w 100%, ale jeśli zgadzacie się w głównych kierunkach, do których dążymy, z celem, jakim jest zbudowanie naprawdę wielkiej Polski zbudowanej na fundamentach wolności, na fundamentach wolności i prawdy, bo te dwie składowe przyświecały wolność szlachecka i prawda ze Słowa Bożego dzięki reformacji. To wszystko dało złoty wiek XVI w naszej historii. Także to chcemy, żeby znowu było naszym doświadczeniem, doświadczeniem naszych dzieci i wnuków. Jeśli ten cel się podoba, dołącz także do osób wspierających naszą telewizję. Tym razem w lipcu, choć to miesiąc wakacyjny, ludzie nie myślą o jakichś poważniejszych sprawach, czy w większości też no, tam trzeba na różne jakieś wyjazdy przeznaczyć środki. Także dziękuję, że pewnie przeskoczyliśmy ten pułap 1000 gitar, że byliście z nami pomimo tego, że to wakacje. Mam nadzieję, że widzieliście, że pomimo wakacji ciężko i wydajnie pracujemy to zderzenie z Poznania. Drugim takim nowum to była moja dyskusja z ateistą, prawdziwym, nieudawanym. Możecie sobie sprawdzić, to nie było żaden podstawiony. Nie myśleliśmy, że będziemy o takich sprawach dyskutować. Mieliśmy tam o apostazjach, a jakoś tam nam zeszło znowu na Boga. I trochęśmy o tym porozmawiali w program Którędy do Nieba. Prowadziła moja córka Kornelia Chojecka. Zapraszam, naprawdę. Każdy, kto oglądał, mówi, że wow, taka tak z głupia fran wyszła naprawdę dyskusja na poziomie i wcaleśmy się nie pokłócili. To jeszcze tak, to trochę zaspoileruję. Można rozmawiać, nawet w Polsce da się i trzeba jak najwięcej. U nas płaty dobrowolne, a tymczasem a tymczasem, a nie tak dobrowolnie. No. Dostali podwyżki i to całkiem spore. Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie od
podwyżkach, no niby dla, tam, dla wiceministrów, ale od tego są uzależnione także różne inne pensje. Marszałek Sejmu z 15 teraz będzie dostawał 15 tysięcy plus dodatek 5 tysięcy. Wicemarszałek prawie tam no, 2 tysiące mniej. Sekretarz, podsekretarz stanu teraz ma mieć 12,5 tysiąca, czyli to wiceminister plus 3,5. Czarek, jak emerytom robią podwyżkę, to 2,50 dostaną. 2,50 zł, a nie 2,5 tysiąca. A jak dostaje Terlecki, noż to musi 5 tysięcy dostać. A nie mógłby tak 2,50 dostać? 2,50. Posłowie, senatorowie z 8 na 12, a poselska dieta jeszcze z 2,5 na 4, czyli 6,5 tysiąca złotych podwyżki od 1 sierpnia. To nie wszystko, bo PiS złożył jeszcze projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze funkcje. Ma dotyczyć prezydenta i byłych prezydentów, a także z przedstawicieli samorządu terytorialnego. Projekt już jest gotowy, także podwyżki dla wójtów, burmistrzów i tak dalej, prezydentów i radnych, a także właśnie dla byłych prezydentów. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że chciałeś powiedzieć, że dla byłych partnerek też będzie podwyżka? Dla byłych partnerek to nie wiem, ale to już chyba... Tego chyba nie ma. A no to jest tak ciekawe, no to ogólnie może jakiś konkurs, może jakieś kompetencje, a nie tam, żeby tam, który większy w lizydup, no to szybciej się dostanie w ministry. To zresztą o tym mówił nasz gość starszy, pan poseł Sośnierz. Powiedział, aż tych dyzmów to się nam narobiło w tych rządowych tych. I zobaczcie, to było przed podwyżką, a jednak się pchali. A jednak do koryta się pchali. To znaczy, że ta pensja to wcale nie jest główne źródło ich dochodu. Zobaczcie, że każdy, który tak kiedyś było jak to z takiej Polski właśnie już gdzieś powiedzmy XVII-wiecznej, sędzia podpisywał taki, jak był sędzią, no to podpisywał taki tam dekret, że nie będzie brał łapówek, czyli korupcji. Nie? No ale potem jak schodził z urzędu, no to przyjeżdżały wozy, żeby załadować korupcję. Nie? Czyli no z jednej strony był papier, a z drugiej była rzeczywistość. Nie? I jak zobaczymy tych wszystkich nierządników, znaczy przepraszam, rządników, wiceministrów i tak dalej, to oni tak, no tu nie mają z czego żyć, tam Terlecki mówił, że oj, tam wnukom nie ma za co, tam prezentów pod choinkę i jak to tam będzie, nie? A tu patrzcie później, takie konta tamtych zer, tyleś, mają inwestycje, Obajtek to hop, siup, nie? No Obajtek to akurat na niższym szczeblu, to tam, gdzie tym wójtom czy komuś teraz tam podrzucają trochę karmy. PiS to nie. I dlatego daje łapówki. A ty masz za to płacić. Maszeruj. Głośno krzycz, niech żyje nam Wołodia Iljicz. A agentura będzie cię prowadzić do wojny o szczepionki. Proszę bardzo, prosty plan. Ja z jednej strony rozumiem, no, że tam wiceminister, jeśli ma tam odpowiedzialności i coś faktycznie robi, no to trzeba tam godnie zapłacić. Ale z drugiej strony, jak widzę, że wiceminister Piotr Patkowski ma otrzymać wyższą pensję, który mówił, że marzeniem Polaków jest 4000 zł brutto. Brutto, czyli 2900. No to ja, dlaczego on na tym marzeniu nie poprzestaje? No, tylko tu się za kilku Polaków żyje. Ja uważam, że jak rząd ogłosił, że marzeniem Polaków jest właśnie taka pensja, no to powinni wszyscy ministrowie, prezydenci, wszyscy powinni dostawać właśnie taką pensję, o jakiej marzy, no tam podejrzewam, że łże, bo marzy o całkiem innych dochodach. Zresztą wyciąg, takie tam sprawozdanie roczne, które pokazuje, no to tam gdzieś koło 20 dostaje, tak wychodzi, a nie... A w nie jednym tam roku mu wyszło więcej od premiera. 20 na rękę miesięcznie dostaje ten towarzysz, nie? A tu mówi, że tak zwany tłum, nie? To jak właśnie Andrzej narysował, zwykły Polak, no to on ma marzyć o 4000 brutto, czyli ma marzyć o 2900. A tu rasa panów ma dostawać 20 na rękę. Noż to taka ich pisowska, katolicko-narodowo-socjalistyczna sprawiedliwość. Kato-komuna. Banda trzymająca władzę. Żeby chociaż, no o, tak bym miał pomysł, żeby przy tych podwyżkach, chociaż proporcjonalnie do podwyżek zmniejszono liczbę tych wszystkich stanowisk. O, żeby na przykład rozumiał. Z trzech zrobić jednego i jednemu dać pensję za trzech. Ja bym jeszcze drugą ustawę przepchnął. O. Żeby on dostawał te pensje z tych trzech nierobów wcześniejszych, a nic nie robi. Ale żeby on nic nie robił.
Bo wtedy, bo oni nie robią niczego korzystnego, kiedy trzeba się narazić, kiedy trzeba zaryzykować, kiedy trzeba stanąć przeciwko Polakom i powiedzieć im prawdę w oczy, to oni nic nie zrobią. Ale żeby wprowadzić nowy przepis, nowy podatek, nowe ograniczenie, nowy lockdown, nowe nie wiadomo co, a oni pierwsi w kolejce. Dlatego już niechby dostawał te 3 pensje, ale z zakazem podejmowania jakichkolwiek ważnych decyzji. Niech się zajmuje kochankami, rajstopami i różnymi takimi ważnymi sprawami. Wtedy można by liczyć na reformę państwa. Wasze komentarze. Takie trochę a propos, Tomek. Rząd ma nam pomóc, sobie sam pomogę. No właśnie, toż dokładnie o tym mówię, tylko w kpiarski sposób. Marcin, to wszystko się dzieje dlatego, że druga strona jest pomijana w dyskusji publicznej i nie ma odpowiedzi na ich pytania i wątpliwości, na które rząd powinien odpowiedzieć. Prawdopodobnie chodzi o szczepionkowców i antyszczepionkowców. No myślę, że to może i jest część problemu. Tylko, że kiedy mamy zorganizowaną operacją dezinformacji, to z drugiej strony nie będziemy mieli jasnych informacji czytelnych. Słuchajcie, no jest taki problem, jak z tym, zastanówmy się, jak to rozwiązać. Będziemy mieć kłamstwo, będziemy mieć półprawdy, będziemy mieć przesady. Czyli z jednego przypadku zrobi się zaraz wielkie halo. Ktoś umarł z powodu szczepionek, a ileś tam milionów umarło z powodu chińskiego wirusa, no to tu będzie akcja, że patrzcie, umarł z powodu szczepionki. A to, że parę milionów umarło z powodu COVID, a nie, no to wirusa nie ma przecież. Plandemia, nie. Szczepionka to prawdziwe zagrożenie. To będą ci świecić uszy, będą ci słyszeć oczy. Ogon ci wyrośnie na nosie. A co tam się jeszcze wydarzy? A jeszcze do tego się dołożą tak zwani, wiecie, z kręgów chrześcijańskich. Uwaga, ratujta się! Diabeł idzie chipować was szczepionką! Ratujcie wasze dupy i przedramienia! Już tam, jak ktoś w takie głupoty wierzy, to ja mu nic nie poradzę. Ale może sam sobie pomóc. Zacznij czytać Księgę Apokalipsy i zobacz, gdzie tam jest o szczepionkach. I przestań ludzi zwodzić. Marcin, co do spalania kontenera, to jest to oczywiście prowokacja służb, pastor ma rację, tyle że naszych, w cudzysłowie, komunistycznych na zlecenie rządowe, dokładnie tak jak za Tuska. No, ostatecznie wykluczyć tu niczego nie można, to się zgadzam, ale jednak wydaje mi się, że to jest operacja nie tylko polska, to jest operacja międzynarodowa, tak jak mówiłem w zeszłym roku, tu na dowód pokazywaliśmy wam fragment ze zjazdu klubów Idź pod prąd sprzed ponad roku. Jest to operacja międzynarodowa, sterowana przez międzynarodowy komunizm. Oczywiście on jest zagnieżdżony głównie w komunistycznych Chinach i w putinowskiej Rosji, ale nie tylko, bo w Watykanie też. Całkowicie opanowany został Watykan przez komunistów i o tym też mówiliśmy wielokrotnie. Także samego rządu PiS, to bym aż tak, myślę, że oni to rzeczywiście kiedyś budkę takiego drużnika spalili na Marszu Niepodległości. Nie? To za Platformy, nie? Ale myślę, że to jest ten poziom, gdzie, bo pamiętacie, wtedy było HD i kamieni kupa, no to spalili tylko budkę drużnika, nie? Czy tamtego. No to teraz jest gorzej. To myślę, że rząd to nie jest w stanie tego zrobić. Nie. W tę stronę bym nie szedł, no ale mówię, wykluczyć nie mogę. Myślę, że to jest szersza międzynarodowa akcja komunistycznej agentury rosyjsko-chińskiej. Bogusława, zgadzam się z tym, co mówicie, tylko trzeba dodać, że rząd ma w tym swój udział, dzieląc ludzi na szczepionych i nieszczepionych. Dzieląc, no ale jak dzieląc? No, na razie zdaje się jakieś tam wielkich, coś słyszałeś, jakieś podziały, dyskryminacje? Tam niby tam były te certyfikaty, ale w sumie słabo działają, bo i tak trzeba wypełniać mnóstwo papierów przy, i to przy podróżach mówię, także to nie tylko w Polsce, no, żeby kogoś gdzieś... No niektórzy organizują, czy próbują organizować tam koncerty, że tylko dla zaszczepionych, no to nie rząd akurat organizuje. No, także...
Rząd to akurat, na przykład ostatnio Duda, tam go poprosili, żeby był ambasadorem szczepień, a to on tak zaczął się miziać z Podhalem i z tym elektoratem wschodnim. Mówi, o, tu każdy ma swój rozum i wie, ja tu nie będę, nic nie tego. Tam później coś zaczął mówić, że no lepiej jednak by się zaszczepić, coś takiego, no ale taki pierwszy przekaz, to, że on tutaj tak szanuje rozum ludzi, no już to wie, że grał na emocjach w całej kampanii, w żadnym rozumie tam nie było, przynajmniej ja nie słyszałem nic rozumnego w tych jego kampaniach, znaczy, przepraszam, jedną rzecz słyszałem, ale okazało się, że to kłamstwo. Miał być takie nowe otwarcie, budowanie porozumienia różnych sił politycznych i to się miało jakoś nazywać, pamiętasz, jakoś coś dla Polski, coś? No tam jakieś nieporozumienie, okazało się, że to nieporozumienie. Ale okazało się, że to jest kłamstwo wyborcze. No to jedna rozumna rzecz, którą słyszałem, reszta to emocje, granie na różnych strachach, resentymentach i tak dalej. Także jak Duda chwali tam mądrość tych, co się nie szczepią, no to... Koalicja Polskich Spraw, to jedyno. To ja bym tam tak mu nie wierzył, to jest tylko mizianie się do elektoratu. Dlaczego nie mówicie, że nikogo nie zmuszają? Zmuszają, to się nazywa przymus dobrowolny. Przymus dobrowolny. Nie słyszeliście o tym? Dziwne. Wojsko, nauczyciele i tym podobne. No, jakby to ująć. No, można się nie szczepić. To jest oczywiste. Nie? No, ale jak to zrobić, żeby nie zarażać? Nie? Jeśli jesteś członkiem jakiejś wielkiej społeczności, nie? Powiedzmy tam pułk wojska, nie? No to jak? No ktoś powie, nie, no ja tam nie chcę się szczepić i będę tutaj, no to trzeba by go codziennie, czy tam no co dwa dni testować. No taki test to 50 zł, najbidniej, albo i więcej, nie? I to też jeszcze nie jest pewne, nie? Także no oczywiste jest, że w niektórych sytuacjach, tak jak na przykład kiedyś na oddziały zakaźne, no jednych się wpuszcza, a innych się nie wypuszcza. No jak mają zakaźną chorobę, się nie wypuszcza, a innych tam się nie wpuszcza, żeby się nie zarazili. Także trzeba o tym pamiętać. To jest pierwszy taki fakt, no że jednak to niebezpieczeństwo zarażenia tym chińskim wirusem dalej jest. Ludzie będą w innych krajach, już przecież jest tam ta któraś tam fala, nie? I to nie na żarty. Na przykład na Tajlandii, no to służba zdrowia stanęła, a trupy tam w kontenerach na ulicach już nie mają miejsca. Także rozumiecie, no w Polsce dzięki Bogu jest teraz przerwa, ale w świecie wcale tej przerwy nie ma, nie? Także zagrożenie epidemiczne jest, no i teraz no coś trzeba z tym zrobić, nie? Tutaj ja Ameryki nie odkryję, jakiegoś tam pomysłu wielkiego nie mam. No, wszyscy rozsądni ludzie to liczyli, że szczepienie pójdzie dobrowolnie, większość ludzi się zaszczepi i praktycznie no, wirus nie będzie miał się na kim przenosić. No, w najlepszych tam obszarach to się okazało, że gdzieś tam do 60% zdaje się dochodziły te procent zaszczepionych. No i to się okazało za mało. Dalej 40%, no, czy tam 30 parę, a jeszcze przez część zaszczepionych, no to też skuteczność szczepionek tam jest między 80 parę a 90 parę, no czyli jeszcze z tych 60% 5-10% może też się zarazić, też chorować. Także no widać, że sytuacja dalej jest trudna i mówienie teraz, że pamiętacie na przykład lotniskowiec amerykański praktycznie stanął z powodu tego, że paru marynarzy, może jeden, tam już nie pamiętam jaki było źródło zakażenia, wniosło na pokład właśnie koronawirusa chińskiego. I największa technika wojskowa Stanów Zjednoczonych, nie licząc tam broni jakiejś satelitarnej czy czemuś więcej, po prostu pojechała, wróciła do portu z podkulonym ogonem. No to nie ma żartów. No to stąd w wojsku chcą mieć pewność, że jednostka bojowa nie straci swojej możliwości. No bo jednak pamiętaj, że wojsko no to jest dość szczególna... Nie każdy musi iść do wojska. No. Szczególna sprawa. No i tam różne są przymusy i dyscyplina. Słuchajcie, ja jak szedłem do wojska, to jeszcze przed przysięgą taką dostałem Delbetę, to się chyba nazywało, taką penicylinę, co działa tam, nie wiem, miesiąc chyba. Wszystko. Nie, zaraz to chyba w tyłek dają, już nie pamiętam, ale boli trochę. I szczepionkę na tężec. W ogóle nikt nas nie pytał, tylko od razu tam
pierwszego czy drugiego dnia. No i nie było w ogóle, zmiłuj się, idziesz do wojska, no to masz nie zachorować na jakieś tam przeziębienia, grypki i tak dalej, no bo tam będziesz w jakimś tam, powiedzmy, troszkę cięższych warunkach. No i będziesz miał okazję do kontaktu z ziemią, z ostrymi jakimiś gdzieś przedmiotami, będziesz się ranił, będzie brudna rana, no to ryzyko tężca jest ogromne. No to już te dwie szczepionki, jeden zastrzyk i druga tam, nie wiem, jak się to tam nazywa. Szczepionka. Tak. Cóżmy dostawali, to każdy stary wojak to powie. No to nie było dyskusji. No a teraz wielkie halo, że wiesz, że szczepią wojsko. No wojsko ma być odporne. No wojsko jest jednostką, która nie może się położyć do szpitala pół kompanii, nie? Także troszeczkę rozsądku. No a jak ktoś jest cywilem i nie chce się szczepić, no to tam nie musi chodzić na koncerty akurat. No to nie jest chyba... jakieś odebranie wolności, nie? No bo jak inni ludzie, chyba że niech sobie zrobią koncert. Będą i koncerty dla niezaszczepionych. Ale niech będzie koncert dla niezaszczepionych. Proszę bardzo. Ja się tam nie wybieram, ale jak ktoś ma taką chęć, przecież były takie imprezki, domówki takie były, żeby się zarazić. Młodzi jak sobie jaja robili. Nie, wielu się przekręciło i już możemy tylko im świeczkę zapalić. Korona party, tak. Korona party. No proszę. No to niech se robią. A kto broni? Joanna, podobno żyjemy w wolnym kraju. Ja nie zamierzam zaszczepić ani siebie, ani tym bardziej dzieci. Szanujmy siebie nawzajem. No to się szanujmy, ale proszę szanować też tych, którzy chcą się zaszczepić. Tomek, gdzie dwóch Polaków się bije, tam ktoś trzeci korzysta. Ruski korzysta, pytanie, no, nie Miaszek. No. Pytanie trochę retoryczne, kto rozgrywa Polaków. Stara zasada dzieli rząd, jest żywa i ma się dobrze. Niestety. I Mariusz, niestety ludziska są coraz bardziej skłóceni i agresywni. Gdzie się podziała prawdziwa tolerancja, bez której nie może się ostać zdrowe społeczeństwo? No właśnie, to o tym mówiliśmy, że jeśli nie wrócimy do tych naszych XVI-wiecznych ideałów, do naszej tradycji wolnościowej, bo tradycją polską nie był Zaścianek, nie był Ciemnogród, nie były pogromy, chociaż było to w Polsce i jest do dzisiaj. Największą polską tradycją to jest wolność. I to daliśmy światu. Cywilizację wolności. Pierwszą w świecie tutaj nowożytnym. To później Amerykanie brali wzór z tego, co działo się w Polsce w XVI wieku, kiedy budowali swoje protestanckie, wolnościowe imperium. Dziękuję ci za dzisiejszy program. Na koniec tak, wolność i szanujmy się. Takie przesłanie nam wyniknęło. Dziś jeszcze o 18:00 w lokalicji Wasiluk. Pomysł lepszy niż cnoty niewieście. Daj spokój. Jeszcze lepszy. To co, PiS coś nowego wymyślił? I także podczas dogrywki najnowszy newsletter. O 20:30 Biblia w czasie zarazy, Ewangelia Mateusza. Przypominamy jeszcze o akcji wysyłania listów wsparcia dla Jimmy'ego Laya, biznesmena, założyciela dziennika Apple Daily, który został przez komunistów chińskich zamknięty w więzieniu za walkę o wolność. Wyrok jak do tej pory 14 miesięcy więzienia, ale może być jeszcze większy. Prosimy, piszcie listy, w których okażecie mu wsparcie, okażecie pamięć. Zastrzegamy, by nie umieszczać treści politycznych, bo to nie przejdzie na pewno przez cenzurę. Tylko słowa zachęty, zapewnienia o modlitwie. Adres widzieliście na ekranie, jest też na stronie idźpodprąd.pl. I tutaj analogiczna sytuacja jak w przypadku telewizji Idź Pod Prąd, atak na jej założyciela, Jimmy'ego Laya, i potem zamknięcie gazety. PiSowcy dokładnie taki sam plan mają w stosunku do Idź Pod Prąd i mojej skromnej osoby. No zobaczymy. Ale się nie dajemy. Czym tu mamy komunizm taki jak w komunistycznym już niestety dziś Hongkongu? Nie dajemy się i też mamy wasze wsparcie. W zeszłym miesiącu finansowo wyraziło to wsparcie 1010 osób. Też wraz z wsparciem przyszły słowa zachęty. Marta, dziękujemy za waszą pracę i serdecznie pozdrawiamy. Czy Danuta, dziękuję. Marta wraz z mężem pozdrawiamy. Marta i Seweryn, tak jest. I Danuta, dziękuję. Od kiedy was oglądam, moje życie nabrało barw. No, bardzo dziękujemy za zachętę, za to, że jesteście z nami i biegniemy dalej. Do zobaczenia o 18:00, a jeszcze po programie pomyśl dziś, przecież byłaś chrzczona. Noż tak, właśnie o tym rozmawiali.
Pastor Paweł Chojecki, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję Tobie i Państwu. Za każdym razem, kiedy ktoś, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, deklaruje swoim przyjaciołom, bliskim, rodzinie z kręgów katolickich to, że chce przyjąć chrzest, czyli powiedzieć śmiało przed całym światem, że już należy do Jezusa Chrystusa, że już jest zbawiony, że już ma miejsce w niebie, że chce w ten sposób okazać też posłuszeństwo Jezusowi i przeżyć, że tak powiem, dokładnie na własnej skórze to, co Jezus dla nas zrobił i to, co się stało w momencie nowego narodzenia, to wtedy chrześcijańscy, przepraszam, katoliccy, znajomi, przyjaciele, rodzina mówi, no ale przecież ty już byłeś chrzczony, albo miałeś chrzest, albo przecież już cię ochrzcili. Przecież już cię ochrzcili. Jedna z moich sióstr w Chrystusie odpowiedziała wtedy, no tak, ochrzcili mnie. Czyli to się stało w ogóle bez mojej woli. A jak związek z Bogiem może być bez mojej woli? Kiedy przecież w Biblii związek między Kościołem, czyli wierzącymi, a Jezusem przedstawiony jest jak związek między mężem a żoną, czyli z własnego, nieprzymuszonego wyboru, z miłości. Czyli tak, wtedy mnie ochrzcili. Oczywiście nie jest to chrzest chrześcijański, jest to jakiś rytuał katolicki, ktoś inny, moi rodzice, zwykle to oni decydują. A teraz ja zdecydowałam, że chcę iść za Chrystusem i teraz to ja chcę wyrazić mu posłuszeństwo, stąd poprosiłam biblijny Kościół o chrzest. Mam nadzieję, że rozumiecie tę różnicę. Ona pod względem takim kulturowym może nie wygląda poważnie, ale pod względem istoty związku z Jezusem Chrystusem jest to sprawa fundamentalna, bo albo ktoś za ciebie decyduje o tym, czy jesteś chrześcijaninem, czy należysz do Jezusa, albo ty sam o tym decydujesz. Jezus stoi i kołacze. Jezus chce. I ty, i tylko ty masz klucz, żeby mu otworzyć drzwi swojego serca.